Cześć, jestem Tomek, możecie mnie już stąd kojarzyć. Chciałem powiedzieć o feature'ach w Postgresie 9.6, a tak naprawdę skupiając się na jednym, który już jest na tablicy, więc oczywiście spoiler alert. Najpierw może zadam pytanie, czy poza zrównolegleniem pewnych operacji, czy kojarzycie jeszcze jakieś inne feature'y, albo nie, zaraz, kto w ogóle kojarzy, że wyszedł Postgres 9.6? Dobra, to mamy tak z 10 osób na oko i w takim razie kto kojarzy jakieś inne feature, nowe feature w Postgresie 9.6 poza zrównolegleniem? Raz. Sam? Abstracty 9.5. No dobra, to nic nie szkodzi, bo dzisiaj na potrzeby tego talka interesuje nas wyłącznie zrównoleglanie, które się pojawiło w Postgresie 9.6. O co chodzi z równolegleniem? Wszyscy doskonale wiemy, że Postgres jest już tam wieloprocesowy, wielowątkowy, to znaczy, że dla każdego nowego klienta, który się zaloguje do Postgres, znaczy, który się połączy z Postgresem, jest forkowany cały proces, więc jak najbardziej jest to baza, która jest w stanie obsłużyć wielu klientów, a teraz chodzi o pójście krok dalej. Bo tak naprawdę jak działa Postgres? Postgres trzyma pewne dane, trzyma sobie wskaźniki do tych danych, konkretnie do jakichś struktur danych, których je trzyma, to znaczy no, dane są dostępne w formie jakiejś listy, są indeksy dostępne zazwyczaj w formie drzewa binarnego, znaczy to jest domyślna struktura danych, w której Postgres trzyma indeks. Kiedy się łączy nowy klient, to w momencie tworzony jest, forkowany jest nowy podproces, który to podproces obsługuje tego klienta i na jego zapytania sobie chodzi ten jeden samodzielny, samotny podprocesik dla tego jednego klienta, sobie chodzi po tych strukturach danych i te dane wyciąga. No, gorzej jest, jeżeli musi dane zmienić, co na przykład może oznaczać konieczność położenia tak zwanej blokady, tak zwanego loka na albo całej tabeli, jeżeli na przykład dodajemy nową kolumnę, czy tam usuwamy kolumnę, albo na pojedynczym wierszu, kiedy na przykład to jest zmieniane, albo otwieramy transakcję i wtedy rzeczywiście, znaczy komitujemy transakcję, no i wtedy rzeczywiście pojawiają się jakieś tam problemy z tym, że inni klienci mogą czuć lekkie opóźnienie właśnie, zwłaszcza jak sobie weźmiemy tabelkę, która ma parę dziesiąt milionów rekordów i postanowimy sobie na niej na przykład właśnie dorzucić nową kolumnę z domyślną wartością, co powoduje takiego loka, że nagle wszystkim aplikacja leży. Ale generalnie jeśli chodzi o logikę i filozofię działania bazy danych, to są to pod tym względem, pod względem zasady działania, to są dość proste kawałki software'u, na szczęście, bo inaczej nie dałoby się ich ogarnąć. Cały jest skomplikowany z tym, jak to wszystko pod spodem działa. I teraz, kiedy taki klient połączy się z Postgresem i na przykład sobie poprosi o, nie wiem, wszystkie wiersze, które spełnia jakiś tam warunek i warunek na, że jakaś tam kolumna ma wartość tam na przykład, nie wiem, 4, 5 albo 6 i na tej kolumnie nie mamy położonego indeksu, no to ten Postgres sobie tak idzie stopniowo po każdym z tych wierszy, sprawdza, czy w tym wierszu mamy tą wartość tam 5 czy 6, jeżeli tak, to jest dorzucane do nie chcę użyć słowa stos, bo stos znaczy coś zbłonnego w informatyce, ale do kolekcji, która zostanie zwrócona klientowi, jeżeli nie, to nie jest dodawane i tak sobie idzie swobodnie ten jeden biedny proces, ten jeden biedny worker po całej strukturze danych. Jeżeli, tak jak wspominałem, nie było położonego indeksu i mamy 10 milionów wierszy, to ten worker wykonuje 10 milionów kroków, 10 milionów porównań. Jeżeli kojarzycie taką bardzo starą grę StarCraft, która jest już teraz wyłącznie dla starych ludzi, dla młodych Koreańczyków, którzy w nią rżną na turniejach, to jest animowany GIF, kiedy no, jeden worker cały czas sobie podjeżdża, zbiera sobie jedną, znaczy to na nie zesła tam, nie pamiętam, 14 chyba jednostek kryształu i zwraca ją do bazy. Mniej więcej tak to wygląda, kiedy wykonujemy operację skanu sekwencyjnego na tabelce w Postgresie. Skanu sekwencyjnego, czyli nie korzystającego z indeksu. To, co byłoby o wiele fajniejsze, to, co byłoby na przykład o wiele szybsze, to gdybyśmy mogli na przykład takich podprocesików mieć kilka, które by jakoś sobie podzieliły tą tabelkę między siebie, na przykład nie, w najprostszym wypadku na przykład, żeby ta lista, ta kolekcja miała jakiś deterministyczny porządek i na przykład, żeby jeden zaczął na przykład od przodu, drugi zaczął od tyłu, w momencie, w którym się spotkają, to kończą i w tym momencie sobie sumujemy te kolekcje, taka najprostsza na przykład filozofia. Skoro to jest takie proste, to czemu tego do tej pory w Postgresie nie było? No więc jest, znaczy no więc, nie zaczyna się zdanie od no więc, no więc nie zaczynamy zdanie od no więc. Jest to trudne, jest to trudne, bo dochodzą nam problemy z synchronizacją danych, z tym, że ciężko zdecydować, jak te workery powinny zacząć pracę, jeżeli na przykład chcemy, żeby zaczęło tą pracę ich na przykład, nie wiem, nie dwa, ale na przykład 4 albo 8. Do tego się pojawia jeszcze jeden poziom komplikacji.
bo oczywiście jasne, że mamy procesory już nawet w telefonach, które mają to, nie wiem, po 4, tam chyba już nawet 6 czy 8 rdzeni, podobnie w laptopach, nieco w serwerach. O wiele fajniej by było, zamiast wykonywać operację na jednym rdzeniu z 16, która trwa na przykład, nie wiem, 4 sekundy, o wiele fajniej było, żeby ona trwała 1 sekundę, a żeby obsłużyła 4 rdzenie. Niestety to się aż tak nie skaluje. Dlaczego? Ponieważ jeżeli na przykład dwa takie podprocesy sobie szły po jednej kolekcji, to te dane muszą być potem zbierane przez w jakimś innym centralnym miejscu. Komputery są strasznie głupie, komputery nie umieją tak naprawdę zbyt dobrze się zrównoleglać, co oznacza, że tak naprawdę jeżeli chcemy dwoma procesami sobie skanować naszą kolekcję, to tak naprawdę potrzebujemy trzech programów, to znaczy trzech wykonujących się fragmentów kodu. Dwa, które rzeczywiście skanują tą tabelkę i oddają trzeciemu centralnemu, który to wszystko zagreguje i potem odda klientowi. Ten narzut wydajnościowy oznacza, że nie dostaniemy zbyt łatwo wzrostu wydajności dwukrotnego przy drugim workerze, ale to też oznacza, że jest jakaś szansa to zgrać. Tylko po prostu musimy właśnie mieć jeden jakiś taki kawałek softu, który będzie tą centralą, tą bazą, do którego te workery będą sobie to wszystko dostarczały. I tutaj nie będziemy wchodzili, zagłębiać się w jakieś szczegóły implementacyjne, bo to jest dość hardkorowy kod w C. Warto tutaj przeczytać dokumentację Postgresa 9.6, która mówi, jakie warunki muszą być spełnione, żeby w ogóle Postgres pomyślał o rozpoczęciu operacji w sposób zrównoleglony. To jest sporo warunków. To znaczy to jest bardzo nowy feature, on jest stosowany nie we wszystkich przypadkach, czyli nie we wszystkich operacjach, ale jednocześnie jest stosowany w operacjach bardzo częstych. Znaczy bardzo często nam się zdarza sequential scan, często nam się zdarza, że nie mamy indeksu na danej kolumnie, często się zdarza, że indeks na danej kolumnie byłby nieoptymalny. Pamiętajcie, że indeks jest dużym narzutem wydajnościowym, kiedy dodajemy na przykład nowy element. Indeks też jest sporym narzutem, na przykład jeśli chodzi o miejsce na dysku czy miejsce w pamięci. Jest całą nową tak naprawdę strukturą danych, która duplikuje sobie wszystkie identyfikatory, jakie mamy w tabelce, w zależności od jakiegoś tam warunku. Więc może tak być. Jestem pewien, że spotkaliście już kiedyś aplikację, albo spotkacie się już najbliższego pół roku, roku. Spotkacie aplikację, która może skorzystać wydajnościowo na zrównolegleniu operacji w Postgresie. Na razie są trzy grupy operacji w Postgresie, które mogą być wykonane równolegle. Pierwsze to oczywiście są te już wspomniane przez mnie skany sekwencyjne, czyli kiedy nie mamy indeksu, kiedy po prostu proces aplikacji, kiedy proces Postgresa musi sobie wziąć całą tabelkę i przejść po niej na piechotę po jednym wierszu, po jednym kroku, porównując jedno pole. I żeby zobaczyć, jak to działa, będziemy się trochę bawili językiem SQL. Czy jest na sali ktoś, kto nie zna języka, albo nie, dobra, nie chodzi o podnoszenie rąk. Jeżeli na sali jest ktokolwiek, kto nie zna języka SQL na poziomie select, nie wiem, gwiazdka, from, tabelka, where, kolumna równa się wartość na przykład 6, to ta osoba już nie skorzysta z tej prezentacji, ale może oczywiście zostać do towarzystwa. Dobra, będzie live coding, dlatego pytałem o ten mikrofon z montażem. Będę jakoś kombinował, tak? O, dobra, to ja się tutaj do ciebie ukłonię. Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Dobra, mam tutaj swoje notatki. Czy one są w ogóle czytelne? Oczywiście, że nie są czytelne. Jakby były czytelne, to by było za łatwo. Więc zacznijmy od, to są operacje, które już sobie, znaczy pierwsze trzy operacje to już sobie wykonałem, znaczy tworzymy sobie nową bazę danych, warto, żeby była w Postgresie 9.6. Tutaj protip, w waszym systemie operacyjnym prawdopodobnie nie ma Postgresa 9.6 zainstalowanego domyślnie, na pewno w Ubuntu 16.4, czyli ostatnim LTS-owym jest 9.5 Postgres, więc trzeba sobie dodać oficjalne apt repozytorium z Postgresem 9.6. Spokojnie, on nie zastąpi wam Postgresa 9.5, on stworzy nowy klaster, czyli nowe pliki z bazą danych, stworzy nowe binarki, stworzy drugi proces Postgresa 9.6 i odpali go na porcie nie 5.4.3.2 domyślnym, na którym cały czas mamy 9.5, tylko na porcie 5.4.3.3, z którym się będziemy bawili do naszych zabaw równoległych. Więc tworzymy sobie nową bazę, potem sobie tworzymy tabelkę people, która ma wyłącznie dwa pola, znaczy ID, identyfikator, który po prostu jest liczbą, kluczem głównym i tak dalej. I potem wiek, który po prostu będzie liczbą całkowitą, która nie będzie nulowa i potem sobie robimy inserta, który nam wkłada 10 milionów wierszy do tej tabeli. 10 milionów to jest mało. Znaczy 10 milionów wierszy to nie jest jakaś strasznie duża tabela, to nie jest jakaś strasznie duża kolekcja. Tutaj tym skanowaniem na piechotę jesteśmy w stanie sobie opędzić właściwie każde zapytanie w ciągu jakichś 2-3 sekund tak naprawdę bez indeksu. Więc to jest taka klasa średnia wśród zbiorów danych. Być może traficie na większe. Na im większe traficie, tym większe gainy będziecie mieli z równoleglania.
Trafimy też na ograniczenia, które będą wynikały z tego, że mamy za mały zbiór danych. 10 milionów to dla Postgres jest czasem za mało. No dobra, i pierwsze, co sobie zrobimy, to nie bawiąc się w żadne zrównoleganie na razie, po prostu odpalimy sobie explain, analyze, select, gwiazdka, from people where age równa się 6. Bardzo proste explain, analyze, czyli nie wykona to nam właściwego zapytania, w sensie nie zwróci nam to wyniku właściwego zapytania, tylko nam wykona to zapytanie i nam dokładnie powie, co się tutaj stało w tym Postgresie. Zrobimy to strasznie na piechotę, to znaczy ja ten kod zaznaczę tutaj. Ja już oczywiście te operacje sobie wykonałem. Właśnie dlatego to będzie działający live coding. No i jedziemy. Wygenerowaliśmy sobie 10 milionów rekordów w tabelce people, które mają losowy wiek, tam bodajże od 1 do 100. Więc sobie patrzymy, co się dzieje, jeżeli spróbujemy wyciągnąć sobie wszystkich tych ludzi z warunkiem age równa się 6, czyli to powinno być jakieś na oko 6% zawartości tej tabelki i powinno chwilkę naszej bazie danych na moim już dość leciwym laptopie zająć. Pyk. 1%, ale nie wchodźmy w szczegóły. No dobra, i mamy tutaj plan zapytania, że to jest sekwencyjny scan na people, bo nie mamy indeksu. Tu, że to ma, że to zwróci ileś tam wierszy, actual time jest taki, tutaj rowsów jest tyle, filtr jest taki, filtr odrzucił ileś tam wierszy, czas planowania 2,5 milisekundy. Czas planowania jest bardzo ważny, bo planowanie się zrobi bardzo znaczącym elementem, kiedy właśnie nam się pojawi to zrównoleglanie, bo planer będzie musiał podjąć decyzję, czy jest to zapytanie i zbiór danych wart zrównoleglania, bo niestety trzeba planera prosić łaskawie o to, żeby nam zrównoleglił zapytanie. No i potem czas wykonania 1000 milisekund, czyli 1 sekunda. To jest niewiele, chyba że mamy aplikację webową, to wtedy jest to strasznie dużo i w ogóle niedopuszczalnie dużo. Przy czym niestety przy takich małych zbiorach danych mamy dość sporą wariancję, czyli jeżeli ja to sobie jeszcze raz wykonam, to będziemy mieli wynik, no dobra, cały czas wykonania 1 sekundy. Chciałem pokazać dużą wariancję, ale laptop mi powiedział, żebym się... No, to w takim razie spróbujmy pobawić się dalej. Dzięki. Teraz mamy taką nową magiczną komendę. Set max parallel workers per gather. Bo domyślnie to zrównoleglanie w Postgresie jest wyłączone. My sobie teraz ustawimy, że jeden gather, czyli to jest ten główny proces, który kolekcjonuje dane od workerów, a jeżeli nie ma workerów, no to sam się zajmuje tą brudną robotą, czyli sam może być workerem. Jeżeli mamy więcej niż, no, jeżeli chcemy mieć więcej niż jeden proces, to wtedy powstaną dwa workery i one będą tylko temu gatherowi oddawać wyniki, więc odpalamy sobie to i patrzymy w takim razie jeszcze raz, jeśli dobrze pamiętam, żeby tutaj nie zepsuć live codingu. Oczywiście odpalimy sobie select gwiazdka from people where age równa się 6 jeszcze raz. I znowu mam explain analyza, który tym razem, kurde, zupełnie inne czasy niż kiedy przygotowałem tą prezentację. To, co nam się teraz pojawiło, to mamy znowu, że gather, tutaj koszt jest tam jakiś tam, ileś mamy wierszy zwróconych, actual time jest taki. I mamy workers planned, czyli planner stwierdził, że odpali dwa workery jednak do zbierania tych danych, bo mu ustaliliśmy, że maksymalnie może odpalać dwa workery. Workers launch 2, czyli rzeczywiście odpalił dwa. I potem mamy parallel sequential scaled people, loops, potem znowu filter age, rowsum filter, potem mamy planning time, bardzo mały tym razem, nie wiem czemu, ale execution time mamy nie o połowę niższy, ale jakieś 30-40% niższy. To oznacza, że zaprzęgając tego drugiego workera zyskaliśmy, no, zamiast tego 1000 milisekund mamy około 600 milisekund. To jest jeszcze mniej deterministyczne niż poprzednio, więc teraz jeżeli uruchomię to jeszcze raz, może się okazać, że będzie jeszcze większa wariancja w tych wynikach. Nie, jest około 600 milisekund. Execution time, chodzi nam o przedostatnią linijkę na ekranie, która oczywiście jest mało pewnie widoczna w tylnych rzędach, bardzo mi z tego powodu przykro, ale te notatki udostępnię, będziecie mogli sobie sami odpalić na swoim laptopie. Może się okazać, że na waszym laptopie nie ma żadnego gainu ze zrównoleglania, wtedy nie warto tego robić. Są też zapytania, przy których planer powie, że i tak mu się nie chce odpalać tego równolegle. Zobaczmy sobie jeszcze takie przykładowe zapytania, na przykład kiedy sobie weźmiemy, żeby zwróciło wszystkich ludzi, którzy nie mają wiek równy 6, tylko ludzi, którzy mają wiek mniejszy od 6, czyli 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj dostaliśmy jeszcze workery, to się wszystko wykonało tam w 700 milisekund i tak dalej. Ale na przykład, kiedy sobie chcemy zwrócić wszystkie osoby niepełnoletnie i jej będzie mniejsza od 18, to planer może stwierdzić, że jest to warunek, jest to zbiór danych, który nie uzasadnia albo który spowoduje, że koszt odpalenia drugiego workera i zbierania z niego danych będzie na tyle wysoki,
I uwaga, planer może się tutaj mylić, o czymś jeszcze zajmiemy zaraz. I stwierdzi w tym momencie, że tu się nie opłaca odpalanie drugiego workera przy takim zbiorze danych, przy takim warunku, skoro prawdopodobnie będziemy mieli do zebrania dość spory ułamek całej kolekcji. Paralelizacja najlepiej wychodzi, kiedy spodziewamy się uzyskać niewielki procent całej tabeli, całej kolekcji. Kiedy się spodziewamy, że nie wiem, elementów spędzonych warunek będzie około, nie wiem, 1 do 5%, wtedy zrównoleglanie działa super. Znaczy zrównoleglanie jest super do eliminacji wierszy, a nie do ich zbierania, bo pamiętajcie, że każdy zebrany wiersz od razu oznacza koszt obliczeniowy oddania tego wiersza do gaderera. Więc może się okazać, że jeżeli na przykład damy warunek taki, że będzie temu odpowiadało na przykład około połowa wierszy w bazie, to wtedy Pozdrow stwierdzi, że sorry, ale narzut związany z oddawaniem tego od gaderera będzie tak duży, że zupełnie nam się nie opłaca odpalanie tego w dwóch workerach, po prostu nie gaderer sam to sobie zrobi, będzie to dla niego o wiele szybsze. Więc jeżeli sobie na przykład odpalimy warunek, że wiek jest mniejszy od 18, czyli powiedzmy, że prawie 20% naszej tabeli, to nagle się okazuje, że mamy dokładnie zwykły sequential scan bez żadnej informacji o paralelizacji. No i tutaj mamy execution time w tym momencie znowu około jednej sekundy, czyli widać, że jedna sekunda jest mniej więcej dla jednego rdzenia mojego laptopa, czasem przejścia po całej tej tabelce i tam wyciągnięcia odpowiednich danych. Więc przykro trochę. I żeby wiedzieć, co tu się stało, powinniśmy tak naprawdę wejść sobie, to jest ten moment, w którym coś wybuchło, więc powinniśmy przeczytać dokumentację, skoro nie zrobiliśmy tego wcześniej. Więc powinniśmy oczywiście wejść na stronę Postgresa, upewnić się, że oglądamy doksy dla wersji 9.6, bo w wersji 9.5 i 9.4 ta dokumentacja, jeśli chodzi o paralelizację zapytań, może być dość uboga, w sensie zerowa. Więc jest tam takie ładne zdanie, że queries that touch large amount of data but return only a few rows to the user will typically benefit most. Czyli zapytania, które będą zwracały mały ułamek danych. I potem jest cała osobna strona, która wypisuje całe punkty, tu jest skrót tych punktów w ogóle tak naprawdę, kiedy zapytanie równoległe może zostać użyte, ale też kiedy zapytanie nigdy nie będzie wykonane w wersji równoległej, czyli kiedy na przykład zapytanie zapisuje jakiekolwiek dane, to wtedy ze względu na problemy z wyścigiem czy na problemy z możliwym konfliktem obu tych workerów nie będzie to zapytanie nigdy równoleglone. Kiedy zapytanie jest w wersji, którą można zatrzymać podczas wykonania, na przykład kiedy w zapytaniu jest jakaś pętla for, to wtedy też nie zostanie nigdy wykonane równolegle. Tego Postgres po prostu jeszcze nie umie i to jest dość niebezpieczne. No do tego funkcja znacznego parallel unsafe. Query jest odpalane wewnątrz innego query, które już zostało zrównoleglone, więc wtedy oczywiście nie ma sensu równoleglać tego dziecka, bo to już jakoś tam korzysta. Isolation level to sobie nie będziemy o tym mówili. I teraz możemy zmusić Postgresa do wykonywania naszych zapytań równolegle, oczywiście w ilości takiej, w jakiej dopuściliśmy workerów, ustawiając set parallel tuple cost to zero. Postgres ma cały system decyzyjny, to jest dość rozbudowana i bardzo ambitna nazwa na to, co możecie sobie znaleźć w commitach, które to zrobiły, właśnie decydujący, kiedy biorąc pod uwagę tak zwany właśnie przewidywany czy domyślny koszt zrównoleglania czy dokładania każdego kolejnego workera, jeżeli ten koszt ustawimy na zero, to w tym momencie powiemy Postgresowi, że w ogóle odpalaj kolejne workery aż do maksimum, w ogóle nie przejmuj się możliwym narzutem wydajnościowym. Więc my sobie teraz zrobimy. I średnik oczywiście. I właśnie dlatego w live codingu najlepsze jest kopiowanie. I teraz jeżeli sobie odpalimy znowu nasze zapytanie, że age mniejsze od 18, to teraz już dostaniemy na pewno to zapytanie wykonane równolegle, czyli mamy znowu workers plant 2, workers launch 2, natomiast execution time pozostał na poziomie 1000 milisekund, co oznacza, że rzeczywiście akurat przy tym rozmiarze danych, przy tak zbudowanym warunku, który wyciągnie duży ułamek tych danych, rzeczywiście narzut jest taki, że nie opłaca się równoleglać, bo uruchomimy dwa rdzenie, uruchomimy, a może nawet trzy, bo jeszcze gatherer będzie przecież osobnym tak naprawdę procesem. Zatrudnimy zamiast jednego rdzenia trzy, bo to nie jest to, że mamy dwukrotny narzut kosztu operacji, mamy prawie trzykrotny narzut kosztu operacji, a tak naprawdę czas wykonania stanie taki sam. Więc rzeczywiście ten domyślny koszt paralelizacji może być niezły, ale przy niektórych zapytaniach może być kiepski. Tutaj oczywiście im ciekawszy warunek sobie damy, tym będzie to bardziej widoczne. Na przykład, no tak, tutaj mamy już najmniej dwie sekundy i może się okazać, że tutaj już kiedy daliśmy warunek age mniejszy od 50, tutaj może się okazać, że
Tylko teraz nie wiem, jak odkręcić ten Parallel Query Coast, ale to po prostu wyjdę z konsoli i wrócę do niej znowu. Może się okazać w ogóle, że przy zrównoleganiu, jeżeli zredukujemy ten koszt do zera, to że będziemy mieli dłuższy w ogóle czas wykonania niż w oryginale, znaczy niż gdyby to było w pojedynczym. Sam? Jeden jest domyślny, tuple cost. Zobaczmy. Tak, rzeczywiście. I zobaczcie tutaj czas wykonania w tym momencie przy warunku, że H mniejszy od 50 jest krótszy przy pozostawieniu przy jednym wątku. Także znowu, zrównoleganie jest fajne, ale tylko kiedy mamy do wyciągnięcia niewielki ułamek danych z całej tabelki, czy spodziewamy się niewielkiego ułamku danych z całej tabelki. Dobra. Teraz, to co jeszcze było fajne, to co w ogóle weszło w osobnym komicie do Gita, oczywiście tutaj są całe referencje tych komitów gitowych, ja to wrzucę też do prezentacji, więc jeżeli ktoś będzie bardzo zainteresowany, to sobie o tym poczyta. Udało się też zrobić, i to jest w ogóle drugi punkt mojej prezentacji, ale oczywiście slajdy wszyscy mamy gdzieś, bo nikogo nie interesują. Część funkcji agregacyjnych, i to też tych najważniejszych, czyli na przykład average, też jest równoleglalnych, co jest w ogóle super, w sensie zrównoleglanie liczenia średniej nie jest takim super trywialnym problemem, bo w tym się zapytanie w wersji równoległej nie może po prostu zwrócić, dobra, to ja zrobiłem średnią na przykład z miliona elementów, albo ja zrobiłem średnią z iluś tam elementów, a ja zrobiłem średnią z iluś tam elementów, no to w takim razie sumaryczna średnia to będzie jedno plus drugie na dwa. No nie, bo nie wiadomo, ile każdy z nich przeleciał elementów. Więc tak naprawdę w tym te zapytania muszą być, znaczy te funkcje muszą być troszeczkę inaczej zbudowane, muszą zwracać tak naprawdę liczbę plus liczbę no, tych, które spełniały na przykład nie wiem, warunek plus liczbę wszystkich zeskanowanych i dopiero wtedy to będzie działało. Ale jak najbardziej da się to zrobić, więc możemy sobie w tym momencie odpalić. Dobra, tutaj sobie przylatujemy, czekaj, nie joinsy. I na przykład możemy sobie zrobić z explain analyze select average age. Podtrzymajmy proszę, dziękuję. Pyk. I w ten sposób jak widać, projektor przegrzewa się, oj tam, i w tym widzimy, że nawet funkcja average, czyli zwrócenie średniego wieku ze wszystkich elementów z tabelki, czyli coś, co bardzo agresywnie skanuje całą tabelkę, jak najbardziej poszło sobie w dwóch workerach, wykonało się w ogóle w jedną sekundę, czyli jak na aplikację webową absolutna beznadzieja, no ale mamy duży zbiór danych, przypominam, kładźcie indeksy. To jest do sytuacji, w których nie mamy indeksu, nie możemy mieć indeksu, nie powinniśmy mieć indeksu, za rzadko tego używamy, na przykład w jakichś softwareach na przykład raportujących, gdzie czas wykonania nie jest aż tak krytyczny. Więc to jest druga rzecz, w której działa zrównoleglanie w Postgresie. I trzecia rzecz to, uwaga, joiny. Może się okazać, że joiny, kiedy no, nie są po kolumnie indeksowanej, czyli kiedy znowu join jest tak naprawdę sekwencyjnym skanem i dopasowywaniem po sekwencyjnym skanie, to też można zrównoleglić. Tutaj mam w moich notatkach stworzenie i spopulowanie drugiej tabelki. Tym razem tabelki PEC, która ma owner ID not null. I tam jakiś type, który jest w ogóle typem znakowym. Wszystko chodzi o to, żeby to nie było indeksowane, żeby to było absolutnie beznadziejne. Znaczy indeks jest na pets owner ID, na pets owner ID, ale już indeksu na type nie ma, nie? No i potem jest spopulowanie tej tabelki, czyli insert into pets, tam select random, z generate series 10 milionów. Jeżeli sobie ustawimy znowu ten set max parallel workers per gather to zero, czyli żeby wymusić wykonywanie wszystkiego przez jednego workera, ja sobie oczyszczę tutaj tablicę, no to potem explain analyze z dodanym warunkiem wykona się oczywiście w jednym wątku, trochę mu to zajmie, jak widać zajmą to 3,5 sekundy, no bo tutaj mamy trochę bardziej skomplikowaną operację, tak, latamy po dwóch tabelkach, tutaj mamy jeszcze dodatkowy filtr, który jest w ogóle po znaku, czyli to jest w ogóle absolutny dramat, natomiast kiedy sobie pozwolimy na wykonanie tego równolegle, czy na przykład Max Parallel Workers per Gather to 2. Pamiętajcie, jest gather, który jest tym szefem, który zbiera te dane i są workerzy, którzy mu te kryształki przynoszą. Nie? Jeżeli to odpalimy teraz jeszcze raz, to jak widać czas będzie wykonania no, trochę krótszy. To znowu, to ma dużą wariancję, że już mamy dwie tabelki, to trochę zależy od tego, jak baza jest, jak ktoś mówi, rozgrzana i tak dalej. Rzutnik się też przegrzewa, to też wpływa na czas wykonania. Dobra, to ja myślę, że w tym momencie starczy, bo ten rzutnik zaraz wybuchnie i powinniśmy w tym momencie być już daleko. Tutaj jeszcze county działają, group by działa. To, co należy zapamiętać, to warto zrobić upgrade'a do Postgresa 9.6 i jeżeli mamy tabelkę, w której czasem wyciągamy
I znowu zestaw warunków. Niewielki procent danych po kolumnie, z warunkami na kolumnie, gdzie nie ma położonego, gdzie nie mamy położonego indeksu i tego indeksu na przykład nie chcemy albo nie możemy kłaść, to jest bardzo duża szansa, że jesteśmy w stanie bardzo ładnie skorzystać z możliwości zrównoleglenia zapytań czy wykonania zapytań. Tu ja oczywiście ustawiam workery na 2. Uwaga, przy większych zbiorach danych i przy jeszcze mniejszym procencie można ustawić na przykład max workery na 4 i może się okazać, że dostaniemy jeszcze większy skok wydajnościowy. Ta liczba, którą ustawimy jako max parallel workers program, to jest maksimum. Znaczy planner sam sobie zdecyduje, czy ma wziąć maksimum, czy ma wziąć fragment tego maksimum i ile tak naprawdę realnie workerów warto jest uruchomić dla tego zapytania. Czy są... Idziemy do ostatniego slajdu, momencik. No tak, więc to ma oczywiście dużo ograniczeń, mamy wszędzie ograniczenia tak naprawdę, ale czasem warto, zwłaszcza przy 4 workerach może się okazać, że dostaniemy ponad połowę skrócony czas wykonania, czyli ponad dwukrotny skok wydajnościowy. Jeżeli stać nas na to, jeżeli mamy tyle procesorów w naszej maszynie serwerowej, jeżeli tak nas interesuje skrócenie czasu wykonania pojedynczego zapytania, zdecydowanie warto. Jak widać, jest to kwestia wyłącznie zmienienia opcji konfiguracyjnej, nie trzeba nic zmieniać w naszych zapytaniach. Także no i musimy oczywiście spełnić miliard warunków, żeby te zapytania mogły iść równolegle. Czy są pytania? Mamy pytanie. Znaczy, może ono jest bardzo głupie, bo ja się nie znam na bazach, ale skąd on wie, ile zwróci zapytanie wyników, czy warto odpalać, czy nie? No bo jeżeli sprawdzi, no to już może mi zwrócić od razu. Pewne cechy dotyczące, znaczy baza danych trzyma sobie, no przynajmniej Postgres, trzyma sobie pewne informacje o tabelkach, które ma i o kolumnach, znaczy o wartości najwyższej w kolumnie, o wartości najniższej w kolumnie i o przybliżonej liczbie wierszy w kolumnie. I więc podejrzewam, że, bo nie wczytywałem się niestety w ten commit w tym C, podejrzewam, że jest to tak naprawdę sprawdzone na podstawie właśnie porównania maksimum minimum, czyli zobaczenia, nie wiem, jaka jest średnia, czy w jakim zakresie się poruszamy i na tej podstawie ciągniecie wniosku. Postgres nie ma pełnych statystyk, znaczy nie prowadzi pełnych statystyk, ile procentowo wierszy będzie miało. Dobra, tą czyli wartość. Gdyby rozkład był taki nierównomierny, na przykład byś miał dwa wiersze, gdzie było tam milion, a tak poza tym byłoby pomiędzy 1 a 5. To wtedy możesz okazać, że lepiej zmusić Postgresa do tego, żeby puścił to równolegle, pomimo tego, że z samego albo zapytania na przykład, i statystyk... to nie były liczby, tylko tam jakieś stringi albo coś tam. Akurat porównanie stringów idzie tak samo jak właściwie jak porównywanie liczb, jeśli chodzi o wydajność, czy jeśli chodzi o złożoność. Ale tak, właśnie dlatego Postgres udostępnia nam opcje konfiguracyjne, pozwalające zmusić go do wykonania operacji równolegle, bo może się właśnie okazać, że mamy bazę, gdzie te wartości nie są zupełnie równomiernie dystrybuowane i wtedy rzeczywiście spełniamy warunki, żeby mieć gain tej wydajnościowy ze zrównoleglenia, chociaż Postgres o tym takiego do końca nie wie, bo trzyma sobie tylko bardzo przybliżone statystyki dotyczące tabelki. Dzięki. To było bardzo mądre pytanie. Tak, Ese? A, to ja mam tylko krótkie pytanie, do czego prowadzi środkowy bookmark? Trochę niezwiązane może z... Dobra, okej, już. Tak jakby przewijam. To jest bookmarkletka, która we wszystkich tekstach na stronie w losowym miejscu wstawia słowo na K. Bardzo pomaga w odbiorze niektórych tekstów. Słucham cię, Piotrze. Czy orientowałeś się, jaki jest narzut pamięciowy Gatherera przy tych wątkach? Nie i nie jestem w stanie, znaczy nie potrafię ocenić narzutu pamięciowego w ogóle Postgresa, ponieważ Postgres robi sobie często bardzo rozbudowane operacje dotyczące wciągania całej kolekcji, już nie daj Boże, jak mamy indeksy. I nie potrafię, nie znam się na w sposób wiarygodny zmierzeniu zużycia pamięci przez Postgresa, czy też wyizolowaniu, jaka zmiana spowodowała jaki wzrost zużycia pamięci w Postgresie. Po prostu się na tym nie znam. I tam jeszcze było pytanie z tyłu sali. Czy jesteś w stanie powiedzieć, na jakiej zasadzie, jak dobieram sobie ilość workerów, to czy muszę wiedzieć, że mam 4 kory, więc jeden będzie ten główny, co zbiera, a reszta, czyli maksymalnie mogę wpisać 3, czy mogę sobie wpisać 10, a już Postgres sobie ogarnie, że wpisałeś 10, ale masz 4 kory, więc tylko 3 workery będą pracować i ten Gatherer będzie ostatni zbierał. Wydaje mi się, że Postgres nie korzysta z informacji o systemie. Gatherer jest względnie małym narzędziem wydajnościowym, bo tak naprawdę cały tak jakby clue roboty jest wykonywany przez te workery, więc można sobie ustawić maksymalną liczbę workerów na liczbę swoich korów, czy coś, żeby na liczbę threadów w procesorze. Gatherer... Oddawanie danych Gathererowi powoduje narzut czasowy, ale nie powoduje dużego narzutu, ale tak jakby Gatherer nie jest pełnoprawnym, znaczy nie zużywa procesora tak bardzo jak same workery. Ale tak, generalnie powinno się dobierać liczby na poziomie
maksymalnie jednego workera na rdzeń, czy jednego workera na wątek. Czyli przyjmując na przykład, jeżeli chcę, żeby cztery pracowały, nie licząc tego Gatherera, który kolekcjonuje te dane, to mając czterokorowy procesor, cztery wpiszę i on i tak cztery wykorzysta. Jak wpiszę pięć, to on i tak będzie cztery korzystał. A tego nie wiem, czy jeżeli wpiszesz 5, to wykorzysta 4. Możemy spróbować tutaj na przykład odpalić. Ja mam procesor, który ma dwa fizyczne rdzenie, 4 Fredy i możemy sobie jak najbardziej wrócić tutaj do naszych zabaw. Ustawić, że max parallel work jest na przykład 8 i że koszt ustawimy na 0 i możemy zobaczyć, co się teraz stanie. To znaczy najprościej, zwłaszcza jeżeli nie mamy kompetencji, najlepiej po prostu eksperymentować, aż wybuchnie. I tu na przykład odpalił 4 workery, bo planer stwierdził, że 4 workery jest warto, a to jest procesor raptem w 2 fizyczne rdzenie, 4 wątki. Chociaż ustaliliśmy maksymalną liczbę na 8, więc nie wiem, czy to wynika z tego, że planer stwierdził, że przy takim zapytaniu to będzie warto użycia. Na przykład, nie wiem, możemy sobie ustawić, że age, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że mniejszy od 4. Czy też to wynika rzeczywiście z dostępu do informacji o systemie? Ogranicza się do 4. Bardzo może wszystkim się, że korzysta z informacji o tym, do ilu rdzeni Postgres ma dostęp. Niestety to jest dość nowy feature i jego dokumentacja jest taka, że wiadomo jak go używać, ale żeby wiedzieć, jak on działa pod spodem, trzeba czytać kod, który jest po prostu w C i ja dawno nie czytałem C. Dzięki wielkie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak widzicie, na większość naprawdę ciekawych pytań nie potrafię odpowiedzieć, więc to trochę bez sensu. Także dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia w barze. Dziękujemy.